Nie rozumiem pytania. Jeszcze... Nie, chodziłem na ten range potem, dlaczego tyle razy czytujesz, że jest workerów, albo tyle wyników się spodziewasz, tak? Bo worker tak, tak, tak. Bo tak jak powiedziałem na początku, ja sobie to upraszczam, żeby wam po prostu łatwo pokazać ten use case. No i tak tutaj po prostu składamy te posortowane części. Tutaj już nie powinienem tego jakby algorytmu używać, tylko powinienem podejść do tego sprytnie, że sortuję już posortowane tablice, no ale to nie jest jakby, przetwarzanie równoległe nie jest częścią tej prezentacji, w sensie algorytmy przetwarzania. To jest następna prezentacja. To dokładnie, tutaj po prostu się skupiamy na dystrybuowaniu pracy w systemach rozproszonych, a nie stricte na algorytmach przetwarzających równolegle. I teraz tak, i tutaj jak widzimy wysyłamy ten sygnał umrzyjcie. Tak to wygląda i teraz zobaczymy implementację naszego pracownika. Właśnie tutaj nad tym pracowałem. Dobra, więc to jest nasz pracownik. Tworzymy jak zwykle kontekst. Tutaj sokety, ja to nazwałem po prostu wejściowe, wyjściowe i słuchacz sygnału umrzyj. Tworzymy teraz tego polera, którego już omówiliśmy w przykładzie drugim. To sprawi, że nasz pracownik, on w sposób eventowy, zdarzeniowy, obsługuje oba te sokety wejściowe i pulisów. Głównie o to chodzi. Więc tak. Zaczynamy naszą pracę. Ten schemat już znacie, że czekamy na zdarzenie wewnątrz naszych soketów. Teraz jeżeli przyjdzie soket wejściowy, czyli ten dostarczający pracę, to odpalamy merge sort i tam sobie sortujemy. Jeżeli przyjdzie coś na soket umrzyj, no to wtedy kończymy pracę i tyle. Więc sprawa jest bardzo prosta. Tutaj w tym skrypcie tworzę x workerów, które po prostu są zdefiniowane tutaj w pliku ze stałymi i x tych workerów będzie obrabiać x kawałków danych. Dobra, tutaj mam nadzieję, że wszystko jasne. Na końcu tej prezentacji jest link do GitHuba oraz link do bloga, na którym znajdziecie jak zainstalować PyZMQ, jakby ktoś się na tyle zainteresował, oraz przykłady z tej prezentacji. Każdy worker w tym wypadku to jest osobny rządek. Tak. Każdy rządek ma osobny kontekst. Dokładnie. Czyli de facto w systemie pojawia się zamiast każdy worker to są dwa thready. Jeden thread natywny, systemowy i jeden thread, który my tworzymy manualnie. W ogóle ja mam podzielną uwagę, więc możecie mi zadawać teraz pytania, nie? Jesteśmy wstępnie przygotowani. Co to za pytanie? Okej. Dobra, zobaczmy co tu mamy. Dobra, startujemy pracowników. Tutaj wystartowało z tego co widzę 10 threadów. Teraz startujemy nasz wentylator i zlew.
Aha, algorytm sortowania to ukradłem ze Stack Overflow, ale pan, który to wymyślił, to jest tam wspomniany, więc doceniam jego pracę. No, merge sort, może to Stack Overflow sort. No, taki Stack Overflow merge sort. No, tutaj, tak jak widać, coś tam się działo. To więc przeanalizujmy. Generalnie serwer wysłał 10 paczek danych. Następnie otrzymał 10 paczek wyników, łącznie cała operacja zajęła 8,6 sekundy. I jak widać tutaj te thready zaczynały swoją pracę, następnie dostawały pracę. Tutaj widzę thread 7 dostał pracę, tutaj thread 7 dostał pracę, tylko thread 7 pracował. A nie. Nie. Wiecie co? Ono zabrał wszystko. Ruszyć. Tak, więc pokombinujemy teraz tutaj z tymi test wektorami, bo to jeszcze sprawdzałem. Wczoraj to jeszcze coś tam działało, nie? Przetwarzało równolegle według moich planów. Dobra, startujemy pracowników. Startujemy wentylator. Tak. No właśnie. No właśnie, tutaj thread pierwszy i trzeci dostał tą pracę, one sobie ją zrobią, ale cały system się zawiesi z tego powodu, że teraz wektor, generalnie te sokety TCP/IP się trochę mogą zapchać. Ja nie handluję statusów, czy się udało, czy nie. No i tak to wygląda, nie? Więc teraz spróbuję z innym zestawem. A, właśnie. Wiesz co, to już się nie stajmautuje. Tutaj jest obsługiwany sygnał. Wisi, drugi wątek wisi. Tak. Już nie debugujmy tego, tylko kontynuujmy. Dokładnie, dlatego po prostu wezmę inny set danych. Generalnie ten set danych, który jest na GitHubie, to on działa. Ja później coś tutaj mieszałem i może... Dobra, nie można. Aha, bo to... Dobra. Właśnie, jest też liczba, jest jeszcze jakieś ograniczenie liczby wątków na Macu. Jak teraz utworzyłem 20 wątków, to on się po prostu obraził. 16 na szczęście okrągłych. Miejmy nadzieję, że zadziała. Miej w pamięci, że tam 16 dodatkowych. Nikt nie robi na Macu więcej niż 16 operacji na raz. 32 na szczęście. Chwileczkę, dokładnie mam 48, bo już... Dwa były sokety. Dla każdego z nich osoba. A nie, jeden koniec. No, coś się dzieje w OS-ie. Dlatego... Wiecie co? Ja myślę, że... Teraz taki żart zrobię programistyczny. Myślę, że na baterii mam mniejsze bufory. W OS-ie. Myślę, już będzie. To myślę, zobaczymy. Myślę, że się uda. Już zrobimy powoli zakończenie. Będziemy siedzieć do nocy. O, tak, więc.
faktycznie może te bufory są mniejsze. Teraz zobaczymy na troszeczkę większym secie danych. A nie, tutaj znowu... Trzeci wątek, jeden, ostatni. A jak to ten, jak to obsługiwać, dobra, bo rozumiem, że to bywa problematyczne, nie? Tak, jak tutaj... To, jak to poprawnie obsługiwać, żeby uniknąć takich problemów? No bo nie chcę, żeby set danych mi wynikował, czy się uda, czy nie. Trzeba handlować statusy i też wyskalować aplikacje, nie? To jest taki trochę głupkowaty, uproszczony przykład i tyle, nie? Tam... No myślałem się, że tam... W dokumentacji znajdę jakieś paterny, których mogę użyć. Tak, tak, znaczy, bo ty na przykład, jeżeli chcesz zapewnić relabilność, to wiesz, to możesz... No nie, teraz to przegiąłeś. Możesz sobie w warstwie aplikacji zbierz po prostu jakoś właśnie wychodzące requesty. Z czego w ogóle jest taka? Relabilność, tak? Niezawodność. Ja jestem z Intela, nie? To co ja mówię? Korpojęzyk. No. Wracam do tematu, bo kolega mnie rozproszył. Możesz sobie zrobić taką listę wychodzących requestów, które będą po prostu akowane, meczowane, tak. I tam zapewnić to aplikacyjnie. Ja na przykład mam to zrobione tak, że w samym wzorcu request reply nigdy mi nic nie sfailowało. W push pull mi tam czasami failuje, jak się system podnosi, ale to wynika, że to jest, że tak powiem, bo możesz albo czekać, aż, że tak powiem, request zostanie wysłany poprawnie, albo jedziesz dalej, nie? Ja mam politykę taką, że ja jadę dalej, więc jak coś mi się tam popsuje, no to ja się tym nie przejmuję, bo to są jakieś odczyty po prostu z sensorów, które mogą się zgubić od czasu do czasu, mnie to nie boli. No jasne. To też definiuje trochę use case'y takie. Tak. Który zależy na wydajności, a może niekoniecznie właśnie na totalnej niezawodności. Rabbitmq jest bardzo niezawodny, nie? To jest fajna cecha. Tam mam właściwie zapewnione, że dopóki mi się nie zdarzy, że mi się rozłączy sieć pomiędzy klastem a RabbitMQ, to wszystko jest spoko. Wiesz co, tutaj masz też takie, możesz chyba użyć high water marków na przykład, wiesz, dostawać sygnały, że tak powiem, kiedy będziesz przeciążony. Możesz też wysyłać sygnały do producenta, żeby zwolnił, jeżeli nie nadążasz z obróbką, tak to dalej. To jest wygodne, bo mogę zrobić wszystko. No tak. Możesz, tak naprawdę masz zestaw klocków Lego i możesz sobie zbudować to tak, jak chcesz. Tak jak mówiłem, przykłady są tutaj, a tutorial, jak sobie zainstalować ZeroMQ na swojej maszynie, jest tutaj. No, to co, robimy przerwę. Ja, jak chcecie, mogę wam jeszcze pokazać taki, że tak powiem, rzeczywisty. To może po sesji gdzieś na boku, bo Michał nie może się doczekać pewnie swojej prezentacji. Można zrobić też tak. No, algorytmem to 3 miesiące można mówić. Tak. Więc mam nadzieję, że Michał nas dzisiaj stąd wyprzedzi. To będzie bardzo dobre rozwiązanie. Zróbmy 5 minut przerwę. Michał się w tym czasie może zainstalować. Ja proponuję zapalić światło, żeby nie zasnął.